Cześć, z tej strony Bartosz. Jak się macie? To jest już 9. odcinek z serii Pancer i dzisiaj wcielimy się w rolę Frostwitch. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dobra, moi drodzy, ja jestem już praktycznie po grze wszystkimi klasami plus klasy Frostwitch, czyli Lodowa Wiedźma. I właśnie teraz ten odcinek będzie jej dotyczył. Czyli jak zwykle na samym początku odpalamy sobie tutorial. Ja sobie z niego zrobię dla Was skrócik, żeby Wam zrobić taki zarys, a później przejdziemy już sobie do jakiejś rozgrywki. Ok, nasz tutorial Frostwitch właśnie się rozpoczął. Zauważyłem, że ma ona równie wysokie umiejętności biegania, jak jej kumpela Sister of Fire. Wygląda to przekomicznie. No ale dobra. Widzę, że... O, dobra, zaliczyło. Będziemy atakować. Okej, tak jak się spodziewałem, te ataki lewym przyciskiem myszy, te słabsze, nie zaskakują, jeżeli chodzi o ich moc. Zobaczymy, jak ten silniejszy. Trochę lepiej. Ok, jest nasz pierwszy quest w tutorialu. Tutaj od razu chcę zauważyć, że nasza Frostwitch wcale nie ma więcej życia niż Sister of Fire. Niestety ona też dysponuje tylko 1000, co jest 3 razy mniej niż tank z poprzedniego odcinka. Ale mam nadzieję, że to się odbije podczas funkcjonalności w walce na arenie. Dobra, jesteśmy w zasadzce, znaczy w zasadzce, podczas tej zasadzki. Ok, użyłem skilla numer 2. On daje nam zamrożenie wrogów. Podczas gdy oni są zamrożeni, możemy się na nich powyżywać. A jak to jest skill numer 1? A, skill numer 1 to jest zwykłe ataki. Czyli na samym początku gry będziemy dysponowali tylko taką frost nową. Okej. Okay. Lecimy na wzgórze. Dobra, nasz tutorial dobiegł już końca. Ja bezzwłocznie wskakuję w portal i poszukam jakiejś rozgrywki. Dobra, zanim jeszcze kliknę sobie to magiczne czerwone play, nie zapomnę o rozdaniu skilla, tak jak poprzednimi postaciami, prócz Sister of Fire i tanka, którymi nie zapomniałem tego zrobić. Tutaj mamy pasywa, który zwiększa nam życie i mastery. Magic Silence. Frostwitch creates a magical sphere that explodes upon contact with any surface. Okej, to jest jakiś Silence Caster. Kosztuje nas to 25 many i tworzy jakąś sferę, która eksploduje. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. I Frozen Sfera creates a ball of ice and hurls it at her enemies. Wezmę sobie to. Wygląda na to, że jest to dystansowy atak. Także na niego się zdecyduję. I dopiero teraz przechodzę sobie do szukania rozgrywki. Zapraszam. Okej, okay, moi mili, czekałem na rozgrywkę 40 kilka sekund, także dosyć szybko. Ja tutaj zajmę sobie pozycję. Jak to wygląda? Ha, rozumiem. Zajmę sobie pozycję tutaj na tym moście. I stąd będę starał się atakować moich przeciwników. Thank you.
tam widzę. Tracę życie. Trzeba się uleczyć. Odzyskać manę. I już można wskakiwać. I zamrażać naszych przeciwników. Dobra, wykorzystałem prawie całą manę. Będę twardo tutaj stał, póki nie ma ani przeciwników, ani nikogo. Widzę, że blokować również można zaklęcia. Okej. Tam widzę wieżę, zajmę się nią. Nie mam many. O cholera. Aj, kurczę, spaliłem. Zapomniałem zmienić skilla. Niestety. Ale to nic. Pierwsza śmierć z tego, co się orientuję. Zdobyli, jeszcze nie są tak nisko. Właśnie, to jest ten problem, że ona fajnie zamraża wszystkich. Ale kurczę, to zamrożenie nic nie robi, tylko stun. Tu widzimy paladynów, ja próbuję ich tu wykończyć jak mogę. Ale strasznie, strasznie szybko. O Jezu! Dobra, robię co mogę. Kurczę, zabili mnie. No niestety. Ale troszeczkę ich zatrzymałem. Swoim zamrożeniem. Ja tutaj pobiegnę w to miejsce. Tam widzę kogoś, komu można pomóc. Ojej, prawie... Niestety. Nie przeżyłem tego ataku. Jest 96 do 96. Jak widzę, tutaj... Potyczka jest fajna, ale bardzo mało ludzi stoi wewnątrz okręgu. Dlatego nie wiem, czy bym ja przypadkiem nie połasił się. Nie stanął tutaj. Cholera, spaliłem skilla. Ojej, szybko. Trzeba się napić. Aż cholera. Zaskoczył mnie. Pojawił się znikąd, no ale to jest właśnie zaleta gry Inkwizytorem. Kurczę, nie jest takie łatwe, żeby w niego... Oj, cholera. Żeby w niego pocelować. Poratuję się jeszcze troszeczkę many. I tutaj zrobię to, co do mnie należy. Moja drużyna, niech zajmie się resztą. Cholera! No masz, zabił mnie paladyn, czyli healer. Czyli kiepsko z mojej strony. Tak, ja jestem w czerwonych. Mamy delikatną przewagę punktową. Mówiąc delikatną, mam na myśli 30 punktów. Jest to bardzo, bardzo mało. No ja tutaj... O cholera, nie zauważyłem tego pana. Zamrożę go. I zginę. Zaraz potem.
Widzę, że im częściej się ginie. Nie jestem taki z kolei najgorszy. Widzę, że im częściej się ginie, tym dłuższy jest czas oczekiwania na respawn. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym. Widzę, że tutaj oni wpakowali się całą drużyną do tego okręgu. I nas bardzo, bardzo wyprzedzili. Tutaj z powietrza niestety niewiele mogę zrobić. Jeszcze mana. I lecimy dalej. Okej. Udało mi się zabić jedną z nich. Teraz ja tutaj troszeczkę pozamrażam. Póki jeszcze żyję. Dobra. Jeden. I drugi. O kurde, znowu ten Inkwizytor. Pojawia się i znika, no niestety. Takie jest jego zadanie. Nie wiem, gdzie się pojawiła moja drużyna cała. Kurczę, dwóch... Bartoszka. O, to ja. Jestem pierwszy. Proszę bardzo. Prawda, nie wiem, już drugi. Podoba mi się gra tą klasą. Bez zastanowienia. O kurczę, nie udało mi się przeżyć nawet kilka sekund. Niestety. Spróbuję teraz z dystansu troszeczkę. Może jeszcze, chociaż tutaj już niewiele da się ugrać. Spróbuję tego healera wykończyć. O kurde. Znowu ten Inkwizytor. Chyba sobie upatrzył mnie jako swoją ofiarę. I niestety, ale już trzy razy spuścił mi ostry łomot zza pleców. Niestety taka jego rola, tutaj się nic nie da poradzić. Jeszcze nie bardzo rozróżniam te ikonki. Znaczy nie jestem w stanie powiedzieć, ile mamy kogo w naszej drużynie. Dobra. Spróbuję się napić. Udało się. Dobra, zamrażamy teraz w kole. Ktoś tu się napatoczył. A, ja mam cooldown na manie. Także jedyne co mogę zrobić to tutaj czekać aż się zregeneruje trochę many i atakować ich z dystansu. Okej, mana zregenerowana. Ajajajaj. Niestety. Daliśmy się nabrać. Aha, tutaj po lewej stronie, w tym niebieskim kółeczku, jest mój wynik z tabeli. Natomiast po prawej stronie mamy ten... To nie wiem, co to jest tak naprawdę. O, udało mi się zabić kogoś wręcz. Jestem w szoku. Znowu udało mi się kogoś zabić. Popiję sobie kotkę. Walczymy, walczymy. Robimy co możemy. Ja mam z nim szansę jakiekolwiek?
O cholera, nie przemieniłem na jedynkę, co uniemożliwiło mi atak prawym przyciskiem. No ale niestety tutaj chyba przegramy to z Kretesem. Okej, pozamrażamy się trochę wzajemnie. Może pomoże to coś mojej drużynie. Widzę, że tutaj ten gościu bardzo blisko postawił sobie wieżę. Nie wiem, dlaczego moja drużyna się jej nie pozbywa. I z tego, co widzę, niewiele chyba mamy tych tanków jednak w tej drużynie. No właśnie, i tak właśnie skończyła się ta gra. Niestety. Tak, obie drużyny miały po jednym tanku. Bodajże to jest znaczek dla tanka. No niestety, zdarza się. Jest to moja druga przegrana, także czwarte miejsce na liście. 5 zabić, 12 skinić. No, nie jest źle, ale nie ma też rewelacji. Jak tam tabela wyników? Tabela wyników wygląda następująco. 6 złota za przegraną, co jest całkiem nieźle, i 500 doświadczenia i całkiem sporo materiałów, także ta przegrana nie wyszła mi na tak źle. Że jestem zadowolony. Ok, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Frostwitch, to by było na tyle. Ja już zagrałem sobie wszystkimi postaciami. Jeżeli chcecie, abym zagrał którąś z tych postaci, ciąg dalszy, może chcecie, żebym zagrał każdą, nie ma problemu. Po prostu dajcie mi znać w komentarzach i nie zapomnijcie łapkować i subskrybować. Pozdrawiam bardzo serdecznie.